Generalnie mówi się o tym, że jakbyśmy apokalipsę jakąś mieli przetrwać, to konopie są jedyną rośliną, czy może jedną z niewielu, która jest w stanie nas i nakarmić, i wyleczyć, i odziać, i schronienie zapewnić, bo możemy sobie i dom z tego zbudować. Można z tego zrobić wszystko, tylko nie wszystko się opłaca. Produkcja etyczna, produkcja nastawiona prośrodowiskowo i tak dalej w dalszym ciągu musi się spinać finansowo, żeby mogła być trwała i ciągła, bo inaczej tak naprawdę będzie tylko dowodem na rzecz tych, którzy robią rzeczy nieprzyjaźne dla środowiska, że no tylko tak trzeba, nie ma innej możliwości. Nie ma łatwych rozwiązań, to nie jest tak, że konopie uratują świat. My możemy uratować świat albo go zniszczyć, a konopie mogą nam w tym ewentualnie pomóc. My chcemy zaoferować taką możliwość wyprodukowaną w Polsce od ziarenka do wieszaka. Możliwość kupienia produktów tekstylnych, które są przyjazne i dla środowiska, i dla konsumenta i powstają bez konieczności zawierania kompromisów moralnych. Nazywam się Maciej Kowalski, jestem założycielem i prezesem Kombinatu Konopnego. Jesteśmy pod Elblągiem i tutaj jest miejsce, które chciałbym pokazać Ci, w którym, mówiąc górnolotnie, odbudowujemy polski przemysł konopny. To znaczy zakład przetwórczy, w którym zaraz obok uprawiamy konopie, przetwarzamy je na włókno, przetwarzamy je na cele zielarskie. Wszystkie te rzeczy zobaczymy. Jest to jakby przedstawieniem tego, co od lat mówiłem. Ja od nastu lat się zajmuję konopiami i wiele razy miałem styczność z osobami, które mówią, można robić to, można robić tamto, można robić tamto. A to wszystko nieprawda, bo nikt tego nie robi. Więc ja chciałem pokazać, że owszem, to jest trochę jakby na przekór firma zbudowana, żeby udowodnić pewne tezy, ale jednocześnie nie jest to, nie wiem, organizacja pozarządowa. To jest firma, która ma na siebie zarabiać, która robi rzeczy, które są nam koniec końców potrzebne, bo dużo się gada w internecie obrazków, jakie to konopie wspaniałe nie uratują świata, ale więcej jest gadaczy niż tych, co robią rzeczywiście. Więc my tutaj te rzeczy realnie, faktycznie robimy, czyli od roślinki, która 1000 metrów stąd rośnie na polu, do momentu czapki, którą można sobie z tego zrobić, wszystkie etapy robimy tutaj na miejscu. Więc chciałbym to wszystko pokazać, chciałbym, żeby wszyscy to zrozumieli, żeby wszyscy mieli świadomość, jak dużo z tej rośliny można wyciągnąć dobra. Czy powiedziałbyś, że jesteś najbardziej znany człowiek, jeżeli chodzi o temat konopie w Polsce? Ja jestem momentami skrajnie nieskromny, a momentami jednak bardziej skromny, więc sam o sobie bym w ten sposób raczej nie powiedział, aczkolwiek no rzeczywiście tak, zdarza się, że tak jestem określany, tak w ten sposób bym powiedział. Jak mam się przedstawić w 5 sekund, to mówię rolnik, przedsiębiorca, aktywista konopny. I to jest najlepsze podsumowanie, bo wszystkie te rzeczy się ze sobą łączą, tak? Bo nie jestem przedsiębiorcą w klasycznym tego słowa znaczeniu, czyli zobaczyłem niszę biznesową, robię na tym pieniądze, kropka. I nic innego mnie nie interesuje. Nie jestem też rolnikiem w klasycznym tego słowa znaczeniu, czyli uprawiam coś na polu i oddaję do skupu. No a ta aktywistyczna część to jest trochę też to, co teraz robimy, tak? Czyli tłumaczymy, opowiadamy o tym ludziom, tłumaczymy, pokazujemy. My niczego nie ukrywamy, tak jak Ciebie często zapraszamy ludzi z kamerą, żeby zobaczyli, że to wszystko tutaj pod Elblągiem się dzieje. Zobaczyli, kto to robi, jakim człowiekiem jest ktoś, kto za tym stoi. Ja jako konsument lubię to wiedzieć. Jeśli chodzi o przetwórstwo zielarskie, czyli to na kanabinoidy, no to ja to w Polsce poniekąd zaczynałem, bo w 2014 roku z poprzednią firmą, jako pierwsza polska firma, zaczęliśmy to przerabiać na wyroby zielarskie, ale w tej chwili graczy jest mnóstwo, bardzo dużo firm to robi, co też jest pewną radochą dla mnie, że pokazałem, że można coś zrobić i inni zaczęli to kopiować. Kopiowanie jest najlepszą miarą tego, że jakiś sukces się odniosło, nie? Teraz we włókiennictwie robimy to samo, jest dużo mniej osób, która się zajmuje przetwórstwem na cele włókiennicze, natomiast w skali światowej widzimy, że to rusza, rozpędza się i ja lubię robić rzeczy, których nikt inny nie robi i mieć później radochę, że zrobiłem coś, 8 miliardów ludzi po świecie chodzi, a my tutaj w tej małej wiosce pod Elblągiem robimy rzeczy, które niektóre robimy po raz pierwszy w historii ludzkości, inne oczywiście kopiujemy z pośród rozwiązań, które 100 lat temu było, które zapomnieliśmy jako ludzkość i my je tutaj odbudowujemy. To jest nasze, to jest własne, pole jest wynajmowane. To wszystko było puste tutaj i budowaliście ta całą infrastrukturę. Tak, tak. Jedyne co było, to tam gdzie jest moje biuro, taki malutki murowany budynek to było, a tutaj nie było nic, ten plac betonowy był i tu było składowisko gruzu. Okej. Okay. A jak długo jesteście tutaj na tej nieruchomości? 5 lat. 5 lat. Skąd masz tyle wiedzy o konopie? Z praktyki.
Tylko i wyłącznie. Studiowanie rolnictwa nie daje żadnej wiedzy o konopiach. Myślę, że studiowanie czegokolwiek nie daje żadnej wiedzy o konopiach na dzień dzisiejszy. Ja z wykształcenia to jestem ministrem gospodarki. To znaczy ja jestem po gospodarce administracji publicznej u profesora Hausnera w Krakowie, a później po polityce ekonomicznej na Uniwersytecie w Antwerpii. Bo moje gdzieś tam marzenie za czasów studenckich to była praca w administracji państwowej. Chciałem być politykiem, ministrem, coś w tym kierunku. Całe szczęście zupełnie mi to nie wyszło i żadnych sukcesów w tamtym obszarze nie odniosłem. Dlaczego? Z kariery w administracji publicznej zostałem wyrzucony po tym, jak kandydowałem w wyborach do parlamentu z hasłem zalegalizujmy marihuanę. No i na drugi dzień dostałem wypowiedzenie z pracy. A ile lat miałeś wtedy? 26. Może nie tyle chciałem być w parlamencie, co chciałem mówić o tym, dlaczego chcę w nim być. I to bardziej zadziałało niż samo, bo członek parlamentu, poseł, nie ma nic do gadania. Poseł dostaje SMS-y, jak ma głosować i co ma zrobić. On nie ma nic kompletnie, on ma tyle samo przełożenia, co ja i ty, albo i mniej. Natomiast kandydat na posła ma tak naprawdę więcej do powiedzenia, bo trwa kampania i interesuje się tym media. Więc jeżeli w czasie kampanii, w 11 do Sejmu i w 14 do Parlamentu Europejskiego mówiłem o tym, że konopie to miejsca pracy, że konopie to podatki, to na tyle wszystkich innych nudnych kandydatów to było coś ciekawego. Więc media o tym mówiły. Więc znowuż ta rola aktywistyczna, ta rola edukacyjna tutaj się jakby uaktywniła. No i wtedy po tej kampanii w 14, kiedy ja mówiłem wszędzie, że miejsca pracy, podatki i dostawałem zwrotkę, że wcale nie, to bzdura, bójda na resorach, no to stwierdziłem, że to ja wam pokażę, to ja założę firmę i będzie. No i jakby od tego czasu, nie wiem już ile milionów, bo tego nie śledzę, ale podatków zapłaciłem. To są miejsca pracy, to są podatki, to jest taka ekonomia fajna, czyli nie tanie miejsca pracy montażu pralek dla Niemców, tylko my tu realnie tworzymy coś, co może być eksportowane. Tak, no w tej chwili jedziemy, ja za tydzień lecę do Stanów na takie tournée tam po północno-wschodniej części kraju. Bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych naszą przędzą, bo oni te konopie uprawiają, oni chcą mieć to w gotowych wyrobach, ale brakuje im tego środkowego obszaru. Także tu można pokazać, że Polska to nie tylko tania siła robocza czy firmy usługowe dla Zachodu, tylko możemy być jakby czymś, gdzie eksport stąd idzie ze względu na wysoką jakość. Nazwa kombinat jest nieprzypadkowa, to znaczy to jest pod Elblągiem, tu był kombinat warzywniczo-ogrodniczy. I jak upadł komunizm, upadły wszystkie PGR-y, upadł też kombinat warzywniczo-ogrodniczy i ten teren był jedynym terenem pod Elblągiem, który miał przemysłowe zastosowanie, czyli jest tutaj dociągnięty prąd, jest tutaj umowa, że tutaj możemy hałasować, no bo jednak przetwórstwo przemysłowe zawsze generuje pewien hałas, tak? Otoczeni jesteśmy polami, to nie jest taki przemysł śmierdzący, tak? Bo przemysł u nas się kojarzy trochę, że będą kominy kopcące. Absolutnie nie, to jest mało intensywny przemysł, jesteśmy otoczeni polami, a za nami jest jezioro, także jest bardzo piękny teren. Ja pierwszą firmę konopną założyłem w 2014 roku, 10 lat temu. I wtedy szukaliśmy miejsca, gdzie uruchomić firmę konopną, w dużym skrócie. No i gdzieś tam rozsyłaliśmy zapytania, kto by chciał uprawiać te konopie. I z różnych miejsc w Polsce się zgłaszali ludzie, że tu pół hektara, tu hektar, a z Elbląga zadzwoniła pani, że 100 hektarów. No więc jakby to był już jeden z silnych argumentów, żeby się tutaj wprowadzić. A jak się później okazało, też bardzo dobra historia wokół tego wszystkiego, bo w latach 60., 70., kiedy Polska była dużym, znaczącym producentem konopi na świecie, to oprócz okolic Chrubieszowa, to właśnie okolice Elbląga były największym skupiskiem uprawy konopi w Polsce. Więc tutaj jest taka pamięć, że tak powiem, kulturowa jeszcze tego zjawiska, jakim są konopie, czyli szczególnie pośród osób starszych. A co się dzieje tutaj? To jest jakiś mapa? Ekonomiczne problemy produkcji lnu i konopi. Rocznik, nawet nie wiem dokładnie który, 1968. I to jest jedna z dziesiątek książek pokazujących, gdzie rosły konopie w Polsce. I tutaj na przykład jest piękna mapa. Natężenie uprawy ziemi ornej pod konopiami. Chrubieszów, Elbląg, tam jeszcze Inowrocław. To były największe zagłębia i to też pokazuje to na przykład na rok 1900, plan na rok 70. To były dziesiątki tysięcy hektarów, więc my naprawdę tutaj odbudowujemy tą część przemysłu, która gdzieś tam została zapomniana. Tu będzie ci trochę trzęsło całą drogę dalej. Wow. Nie wiem, czy wy... Także ziemia, na którą w tej chwili jedziemy, to jest pole, które ja dzierżawię od rolnika, który no, lat ma 70+, i jego ojciec na tej ziemi również uprawiał konopie. Więc tutaj to jest powrót do czegoś, co zawsze było na tych terenach, co nie jest żadną nowością, bo gdzieś tam się ludziom czasem kojarzą, że konopie to coś nowego.
To absolutnie nie jest nic nowego. Okay. To jest powrót do tradycji, które tutaj mieliśmy bardzo silne. Wow. Nie ma ścieżek jakichś wydeptanych, wiesz, za wiele. Także raczej tutaj po prostu jeszcze w takich paru miejscach możemy sobie stanąć. Tu jest 40 hektarów mniej więcej i to jest podzielone na kilkanaście poletek, gdzie zazwyczaj do tej pory robiliśmy testy, różne odmiany, różne terminy siewu, gęstości siewu, parametry, żeby ustalić po prostu, jaki system jest najlepszy. Bo to jest ziemia, która znajduje się w tej chwili, jesteśmy około 1,5 metra poniżej poziomu morza. Jesteśmy na depresji, nie? To powoduje, że musimy mieć tą ziemię pociętą na takie małe poletka, żeby wodę odprowadzać w bruzdach. I każde z tych poletek to jest takie duże poletko doświadczalne. Z jednej strony 40 hektarów, no to już jest pole produkcyjne, ale ten podział nam pozwala ustalić najlepszą technologię uprawy. Ostatnie, no już 10 lat tak naprawdę na tej ziemi uprawiam. Ostatni sezon sprawdzaliśmy tutaj dobór odmian i w tej chwili wybraliśmy dwie, które nam po prostu dają najlepsze plony, jeśli chodzi o jakość, ilość i dostosowanie do naszych warunków, nie? No bo to, że ja powiem, że coś jest najlepsze na włókiennictwo, to nie znaczy, że to, co w Elblągu, to już niekoniecznie będzie w Opolu też prawdą, nie? A tym bardziej gdzieś w jakiejś innej części świata. Normalnie się mówi o tym, że płodozmian jest taki ważny, tak? Szczególnie w ekologicznym podejściu, że należy zmieniać, rotować i tak dalej. A my od 10 lat tutaj mamy cały czas konopie, gleba nie sprawia, że nie daje żadnych sygnałów, żeby coś jej nie pasowało. Ja jestem rolnikiem konopnym dlatego, że jestem przetwórcą konopnym i potrzebuję surowca zrobionego na swoje potrzeby dokładnie w taki sposób, jaki chcę. Natomiast jeżeli ktoś jest rolnikiem w takim tradycyjnym ujęciu, czyli nie zajmuje się przetwórstwem, tylko jak wysieje i zbierze, to zawozi do punktu skupu, no to on już się nie interesuje do końca, co z tym się dalej dzieje, kto to przetwarza, gdzie to jedzie i tak dalej. Więc pytałeś po drodze, czy to jest największa plantacja konopi w Polsce. Według mnie nie, bo to jest około 40 hektarów. W zeszłym roku w całej Polsce było 2,5 tysiąca hektarów. Tutaj jest jezioro. Okay. I tafla, to jest jezioro Drużno. Tafla tego jeziora jest wyżej niż pole. Czyli poziom wody w jeziorze jest wyżej niż pole uprawne. To oznacza, że tam na końcu drogi jest taka pompa, której pan popiarz może przekręcić albo w jedną, albo w drugą stronę, co powoduje, że tu nigdy nie ma suszy rolniczej. To jest jedno z niewielu miejsc w kraju, które ma uregulowane stosunki wodne, czyli zawsze mamy odpowiednią ilość wody, co też powoduje, że ona bardzo, bardzo dobrze tutaj plonuje. To już w XVII wieku, tutaj było cały w ogóle Elbląszczyzna, ta okolica, w której jesteśmy, to było miejsce, gdzie osadnicy mennoniccy, czyli wygnańcy z Niderlandów, byli z jakichś tam prześladowań religijnych wyrzucani od siebie z kraju i wylądowali tutaj. No Niderlandy, wiadomo, ziemia wyrwana morzu i te doświadczenia, te praktyki pozwoliły im wyciągnąć tą glebę z jeziora. To jezioro ma bardzo nietypową budowę czy konstrukcję, jak to nazwać. To jest bardzo, bardzo duże i bardzo płytkie jezioro. To jest taka gigantyczna kałuża. Więc niewiele trzeba było, żeby odgrodzić to wałem, tą wodę wypompować. No jest świetna żyzna gleba, nie? Kombinat konopny założony został za moje pieniądze ze sprzedaży poprzedniej firmy, bo ja wcześniej miałem firmę, która się zajmowała tylko zielarstwem. Ta firma została sprzedana i za środki, które z tego zarobiłem, jakby mogłem założyć firmę. Natomiast od tego czasu prowadziliśmy emisję akcji i firma należy oprócz mnie do 2,5 tysiąca akcjonariuszy. Każdy tutaj z tych 2,5 tysiąca osób ma swój udział. Oczywiście to nie jest tak, że tu jest wydzielone, że tu jest działka Iksińskiego, a tutaj Nowaka, tylko to wszystko jest jakby spółka akcyjna po prostu. Natomiast tak, to wymaga inwestycji i to jest główna rzecz, która wstrzymuje rozwój tej branży. Że ludzie tam, no, internetowymi memami nie da się przemysłu robić. Jeżeli ktoś pisze, a nie wiem, plastik z konopi, ciuchy z konopi, domy z konopi, no to oprócz mówienia trzeba to robić. A żeby to robić, trzeba mieć maszyny, trzeba mieć surowce, trzeba mieć ludzi, którym trzeba zapłacić po prostu za pracę i tak dalej. Bo ile pracownicy macie? W tej chwili około 20 kilku osób. No w tej chwili jest tak, że w dużym uproszczeniu całe tekstylia to 40% poliester, 40% bawełna i wszystko inne się mieści w tych pozostałych tam na 100%. Więc jeżeli konopie stałyby się na przykład tak popularne jak wełna, no wełna jest popularnym surowcem, nie? To jest 1, 2, 3% całego rynku światowego. Więc ja mam świadomość, że trochę pokory trzeba wykazać, no i ja swoim 40-hektarowym polem pod Elblągiem nie zmienię międzynarodowego kartelu bawełnianego, który od XIX wieku funkcjonuje. No jakby próba zmienienia tego, wiadomo, że to Dawid i Goliat, nie? W dużym uproszczeniu. Ale tak, jest to jakieś przykładanie gdzieś tam ziarnka do... Tu mówi się, że chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie. No jakby robię tyle, ile mogę w skali tutaj swojej lokalnej,
I póki co nam fajnie wychodzi. To jest twoje biuro. I mamy, to są wasze różne produkty tutaj? Tak, to akurat dawno nieaktualizowana gablotka, w której stawiam różne rzeczy, które są potrzebne na spotkanie i później tam odstawiam. Kalendarz konopnego. A tutaj zobaczymy, bo to jest nowinka. Tu jest konopny kapelusz. To jest tak, z naszej tkaniny konopnej. Takie cuda też robimy. To jest akurat robione we współpracy z rodziną Sterkowskich. To jest taki rzemieślniczy warsztat, który od 100 lat robi nakrycia głowy w Warszawie. Kupują materiały wyselekcjonowane i zgłosili się do nas, że podoba im się materiał, który tworzymy i wspólnie stworzyliśmy te nakrycia. Ten kaszkiet to też jest z nimi. Już sprzedajecie ten materiał? Czy to jest przykładowo? Tak, znaczy materiał jest już normalnie w sprzedaży. W tej chwili oferujemy go firmom odzieżowym, którymi chcemy współpracować. Oferujemy też to w postaci przędzy tkalniom, które same chcą robić. W tej chwili już na przykład testowana jest w tkalniach w Atlancie w Georgii, w Meksyku, który zaopatruje dużą część rynku jeansowego w Stanach Zjednoczonych, bo to się nadaje raczej na takie grubsze tekstylia. Nie zrobimy majtek z takiej tkaniny, tak? To jest tkanina raczej około jeansowa, koszulowa, kurtkowa. Mamy takie współprace kolaboracyjne jak z tymi ludźmi od czapek, że oni wkładają swój know-how, swoją wiedzę, swoje doświadczenie w produkcji odzieży wyspecjalizowanej i robimy to jako produkt kolaboracyjny, tak? Czyli mamy sytuację, że to jest współbrandowane, tak? Mamy po prostu firma, która się zna na kaszkietach plus firma, która się zna na konopiach i mamy taką kolaborację, że u nas na sklepie można dostać produkty wytworzone wspólnie. To, że ja nie muszę tego robić, jest jednym z głównych motorów napędowych, bo gdybym musiał to robić, to już by mi się nie chciało tego robić. To jest taka może gówniarska przekora, ale no w taki sposób funkcjonuje, już się z tym pogodziłem, nie umiem tego zmienić i jest mi z tym dobrze. I dobre rezultaty to daje, bo ja rzeczywiście pracuję, bo lubię. Po sprzedaży poprzedniej firmy miałem taką możliwość przejścia, że tak powiem, na emeryturę, no ale jako 33-latek wysiedziałem pół roku na tej emeryturze, czy na rencie właściwie. I stwierdziłem, że to po prostu lubię robić, ja chcę to robić i jednocześnie jeżeli robiłem rzeczy, z których sam korzystam, no to chciałem umożliwić korzystaniu też innym. Tutaj jest prawdziwa monokultura, czyli rok po roku, od 10 lat w tym miejscu są konopie, natomiast tam jest całe mnóstwo różnych roślin, bo to jest uprawa w ekologii, to znaczy my nie pryskamy tego w żaden sposób. Pomiędzy tymi konopkami rośnie bardzo dużo różnych innych rzeczy, które nam nie przeszkadzają. Co pora roku, no to jest inna ta roślinność, natomiast tu jest bardzo dużo zapylaczy, tu jest obszar Natura 2000, jeśli chodzi o ptactwo, więc tego ptactwa tutaj jest cała masa. Więc monokultura w rozumieniu uprawa rok po roku tak, przy czym jakbyśmy się zastanowili, bo to się kojarzy źle, monokultura tak równa się przemysłowy system uprawy. Natomiast jakbyśmy się zastanowili, co by było, jakby człowiek zniknął z powierzchni ziemi, to wszędzie byłaby monokultura. Bo tu, gdzie są konopie, spadłoby ziarno konopi i za rok byłyby konopie, a nie ziemniak. Płodozmian jest absolutnie nienaturalny. To się robi ze względu na to, żeby nie wyjaławiać gleby, żeby takim intensywnym systemem uprawy kukurydzy, tak? To co w Stanach Zjednoczonych zrobili, to akurat pszenicą na Dust Bowl w tym rejonie tam Texas Panhandle. No jak rok w rok po prostu ciśniesz, wyciągniesz wszystko z tej ziemi, jeszcze to zaorasz, no to niestety po prostu zniszczysz tą ziemię. Natomiast konopie są taką rośliną, która daje tej glebie więcej niż zabiera. Bo to jest bardzo intensywna fotosynteza, czyli jakby zbieranie węgla z tego, co nam tutaj powietrza z CO2 tak naprawdę. Ta cała biomasa tej konopia jest większa niż... Tu należy spojrzeć nie tyle na to, ile wywozisz z pola, bo owszem, kukurydzy, no można powiedzieć, że porównywalnie, bo nawet więcej powstaje tej biomasy. Natomiast przy kukurydzy wszystko to z pola zabierasz. Niewiele zostaje. Tutaj zostaje dużo resztek pożniwnych i zostaje przeogromny system korzeniowy. Jak uprawiasz kukurydzę, to rok po twoim wyjściu z pola masz milimetr ziemi mniej. Może tu zabrałeś. Tu masz odwrotną sytuację. Masz milimetr ziemi więcej. To się wydaje mało, nie? Ale po 20 latach to są już 2 centymetry, gdzie warstwa orna w wielu przypadkach w Polsce wynosi 15 centymetrów. Więc to jest naprawdę dużo. Konopie są idealną rośliną pod kątem gospodarzenia ekologicznego, bo tu się i tak nie stosuje środków ochrony roślin. Jedyna różnica to jest kwestia nawożenia. No jeżeli robimy system ekologiczny, to bierzemy, nie wiem, obornik na przykład ekologiczny, tak, certyfikowany, który zawsze jest troszeczkę droższym źródłem azotu, fosforu, potasu niż saletra, nie? Największą zaletą jest to, że nie ma potrzeby stosowania środków ochrony roślin, szczególnie w przypadku takiego włókienniczego układu, bo ani insektycydów nie trzeba, ani herbicydów nie potrzeba, żadnych fungicydów, niczego tak naprawdę. My na pole tak naprawdę wjeżdżamy wysiać i wjeżdżamy 11 miesięcy później zebrać. Największym gdzieś tam walką zawsze jest kwestia odczynu gleby, czyli pH.
Konopie lubią glebę neutralną, zasadową, natomiast to jest torf, czyli generalnie gleba dość kwaśna. Na kwaśnej glebie konopie źle rosną, no ale jak widać z 3-metrowych krzaków jakoś tam udało się nad tym zapanować prostym wapnowaniem. Tu akurat ten fragment jest dość mocno zachwaszczony, ale tak czy inaczej nie stanowi to wielkiego problemu, no bo tutaj, nie wiem, trochę powoju się na przykład wdarło, tak? Czy ten powój mi będzie przeszkadzać przy przerobie? Nie. Oczywiście on mi troszeczkę zmniejsza plon, no bo zabiera składniki odżywcze tej roślinie, nie? Natomiast jeżeli alternatywa jest taka, że to walnę to wszystko Roundupem przedsiewnie, później jeszcze paroma jakimiś herbicydami ten i będę miał troszkę lepszy plon, no to idąc tym tropem, to już równie dobrze mogę to w ogóle po prostu kupić poliester w Chinach i się nie przejmować niczym, tak? Jeżeli robimy coś z myślą o konsumencie, dla którego poszanowanie środowiska i jakby życie w zgodzie z naturą jest istotne, no to robimy to od A do Z. To jest też powód, dla którego ja uprawiam rośliny, bo chcę mieć kontrolę nad każdym absolutnie etapem, tak? Czyli czapkę, którą mogę sobie zrobić z konopi, ja znam od ziarenka. Ja to wysiałem na tej ziemi, zebrałem, wyciągnąłem włókno, przerobiłem je, zrobiłem z tego przędzę, każdy etap po kolei. Tutaj ładne, duże są. Dobra. Tak, bo ja widzę dużo ślimaki tutaj. Tak. Oni nie jedzą te konopie? Jedzą, nawet tutaj widzisz, już dawno, dawno temu ten liść był, a to jest właśnie wygryziony przez ślimaki. Także jak rosną sobie na grządce na przykład, to jest problem, bo jest mało konopi, dużo ślimaków. Tutaj po prostu wygrywają liczebnością konopie. Jak są ich miliony, no to ślimaki nie mają szans, nie? Jeżeli ja będę próbował jarać coś z tych roślin, co się stanie? No, niedotlenienia możesz dostać, właściwie tylko tyle. To mniej więcej tak samo, jakbyś próbował watę z drogerii palić. No. Bo to w ogóle nie zawiera THC? To znaczy tak, jak produkuje się konopie na marihuanę, to raczej nie zależy ci na tym wielkim badylu, tylko zależy ci na kwiatku, więc robi się niskie odmiany, mocno rozkrzaczone, na którym jest duży kwiat. No ale powiedzmy, że kwiat tutaj też jest, tak? Tylko on jest bardzo, bardzo mały. Może się wydawać, że krzywdzę roślinę, ale tak naprawdę na to miejsce wyrosną dwie następne. Taka sprytna jest. I teraz tak, to jest ten kwiatek, który teoretycznie jest tą częścią rośliny, z której produkuje się marihuanę. Tylko tak, na razie on taki biedny, malutki. A dwa, że tutaj zawartość tego THC, czyli tego składnika, który powoduje, no głównego, bo tam jest cała masa składników, ale głównego składnika, który powoduje zmiany gdzieś tam, relaks i tak dalej, tu jest poniżej 0,2%, a w marihuanie takiej czarnorynkowej czy z apteki jest 20%, 100 razy mniej. Więc teoretycznie, gdybyś kilogram tego na przykład spalił naraz, no to tak, coś by ci tam mogło, ale to bardziej substancje smoliste i niedotlenienie ci w głowie zakręci. Także no to jest tak jak próba upicia się piwem bezalkoholowym. Technicznie rzecz biorąc wykonalne, ale w praktyce absolutnie niemożliwe. Dlaczego jest tak, że ludzie widzą te liści i od razu kojarzy, że to jest jakiś narkotyka? No to jakby można by się, zależy jak daleko w czasie się cofać, ale to najbardziej to twoja ojczyzna i 1937 rok, pan Anslinger, który będąc jednocześnie bardzo bliskim krewnym pana Dupont, czyli producenta nylonu, stwierdził, że trzeba coś wymyślić, żeby zabronić konkurencji dla nylonu. Trwała taka nagonka, zupełnie prohibicyjna, kompletnie bezsensowna i ona się tak głęboko zakorzeniła gdzieś tam. Później 61 rok ONZ wpisał konopie i to wszystkie konopie jako substancja, jako roślina, którą trzeba po prostu usunąć z powierzchni ziemi. No i gdzieś tam to pokutuje. Z drugiej strony zależy kogo spytać, bo w różnych grupach demograficznych, geograficznych występuje inny poziom zrozumienia. Tak naprawdę osób mocno starszych funkcjonuje takie przekonanie, że nie. No jest taki tekst Jarosława Kaczyńskiego, czy marihuana jest z konopi? Nie, chyba nie. Ha, ha, ha. No i jakby on tak naprawdę, wszyscy z niego śmiali, że nie wiedział, że marihuana jest z konopi, ale tak naprawdę on odzwierciedla bardziej poprawny sposób myślenia, czyli nie, no to jest normalna roślina uprawna. Jak ziemniak, burak czy pszenica. I na wsiach, i osoby starsze, i osoby na wsiach o tym wiedzą. Pamiętają to. Ja jak tutaj się wprowadzałem, no bo ja nie jestem z Elbląga, tylko otworzyłem tutaj firmy na tym terenie, no to mając na uwadze te stereotypy,
Pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem do lokalnych władz powiedzieć, że będę tu firmę konopną prowadzić, czy mają coś przeciwko. I jeden i drugi wójt i wójtowa, dlaczego? Przecież no fajna roślina, na glebę dobra. I dopiero drugim, trzecim skojarzeniem było, że faktycznie, no, jakieś tam konotacje z marihuaną, ale to, że to jest takim stereotypem, to samo z siebie jest stereotypem. Wcale nie ma już aż tak silnych skojarzeń i pomimo tego, że jest to ta sama roślina z tego samego gatunku, to pomiędzy tą rośliną a rośliną, z której się produkuje marihuanę, jest taka sama podobieństwo jak między jamnikiem a rottweilerem, tak? No niby pies, niby ten sam gatunek, ale jednak wszystkie możliwe cechy zupełnie inne. Zielarskie uprawy, czyli te na dobry nastrój, mamy we Włoszech, bo to wymaga bardzo dużej ilości słońca, innych odmian i to uprawiamy we Włoszech. Mamy w Abruzzo i w koło Bolonii dwa poletka. I jeśli chodzi o uprawę na włókno, to nasz klimat jest jednym z najlepszych na świecie tak naprawdę. Jest pod dostatkiem wody, jest ciepło w sezonie i zimno zimą. To są warunki, które sprawiają, że włókno jest po prostu fajnie przerobione. Oczywiście w innym systemie uprawy można to robić w innych częściach świata również. Natomiast tutaj porównując, no tak jak widziałem, ostatnio byłem na plantacjach w Kalifornii na przykład, no to tam jest po prostu za ciepło. Ale te liści powinny wyglądać, bo teraz jest ten sezon, kiedy one się zaczynają. To już jest zupełnie normalny, zdrowy liść. On po prostu już, widzisz, on jest cały czas w cieniu. Jego tak. Jedyną funkcją w życiu jest pobieranie słońca. Jeżeli on tu nie ma słońca, to on już jest bezużyteczny i on będzie sobie opadać. I stąd jest też ta różnica między kukurydzą a konopiami, że to wszystko wraca do gleby. Okay. Cała ta masa zielona, te kilka ton tak naprawdę masy zielonej, kilka ton masy korzeniowej, to wszystko nam wróci do gleby. Jak w naszym systemie uprawy, gdzie my rośliny zostawiamy na zimę, to nawet ziarno, które się wykształci, to albo ptaki zjedzą, albo się osypie tutaj na ziemię i wraca gdzieś ten azot. To jest minimalizm pełną gębą. Nie chcielibyśmy wjeżdżać tu ciężkim sprzętem, z tego względu, że tak, torf jest generalnie glebą taką dość luźną. Wilgoć w tej glebie powoduje, że ugniatanie jej ciężkim sprzętem jest bardzo szkodliwe dla gleby. Więc my tutaj jeździmy tylko leciutkim, czterotonowym ciągniczkiem z karuzelą, czyli z taką zgrabiarką karuzelową, która te rośliny po prostu kładzie i później jedzie ciągnik z prasą balotującą. Nie ma kombajnu, my ich w ogóle nie ścinamy, my je tylko zbieramy. Jeszcze około metra wyrośnie, bo teraz jest pierwsza połowa sierpnia. One tak do połowy września jeszcze rosną. Teraz się zaczyna kwitnienie. Tutaj nie wiem, czy to dostrzeżesz, ale oto jest zalążek kwiatostanu. Pod koniec okresu kwitnienia ten kwiatostan będzie miał około pół metra do metra. No i o tyle jeszcze roślina sobie spokojnie gdzieś tam urośnie, nie? Są odmiany południowo-francuskie. One myślą, że są w południowej Francji. Geny im każą jakby myśleć, że spokojnie gdzieś tam w październiku, w listopadzie wydadzą ziarno. Więc się nie spieszą z tym dojrzewaniem. Dla nas jest to o tyle istotne, że to jest uprawa na cele włókiennicze, czyli roślina nie ma poświęcać energii na tworzenie tego kwiatostanu, który nam jest tutaj niepotrzebny w tym układzie, a z kolei jeżeli byłby taki duży, ciężki kwiatostan, to roślina musiałaby być sztywna, żeby to utrzymać. Nam zależy na tym, żeby ona była taka wiotka, jak taka trzcina, nie? A to, co nam tutaj, na czym nam tutaj zależy, poświęcimy jedną na cele edukacyjne. Jest ich tutaj około 30 milionów, 40 milionów roślin na polu, także... Naprawdę? Tak, mniej więcej tak się śmieję, że jest jedna roślina na każdego Polaka, bo mamy tutaj 36 hektarów, po milionie roślin na hektar, więc tak akurat... I teraz, no, dokładnie piękny pokrój konopi włóknistych, wszyscy to kojarzą, a tak naprawdę to jest najmniej istotny pod każdym kątem element tej rośliny, bo no, to służy zbieraniu energii słonecznej i karmieniu, więc dla roślin oczywiście bardzo istotne. Natomiast z czasem teraz w sezonie te listki będą opadać. Roślinie jest potrzebny tak naprawdę kwiatostan na górze, żeby wydać potomstwo. Natomiast nam jako przetwórcom, jeżeli jest uprawa zielarska, to oczywiście kwiatostan też, ale to nie jest uprawa zielarska, to jest uprawa włókiennicza. I teraz gdzie to włókno tutaj się w ogóle znajduje, bo dużo ludzi kojarzy, że konopie włókniste, fajnie, ale co to właśnie, gdzie to włókno tutaj jest, nie? To jest włókno łykowe, czyli tak naprawdę ta część, o, to jest włókno. To co powiedzmy, gdyby to było drzewo, to byłoby korą, nie? No to w środku, tutaj jak podzielisz, to masz to zielone, to jest włókno. Aha. Wstęga właściwie włókien, które trzeba jeszcze rozdzielić na pojedyncze włókna. A to jest paździerz. Włókno, paździerz. I to jest tak naprawdę, oczywiście wydaje się banalne, ale to jest to, co my tu na zakładzie robimy. Rozdzielamy te dwie rzeczy. To wymaga oczywiście ileś procesów i biologicznych, i mechanicznych, i transportowych, logistycznych. Natomiast to no, ładnie obrazuje jakby te dwie główne części, co tu powstaje. Paździerz to jest tak naprawdę drewno.
taki polski bambus, no to jest zdrewniała część łodygi, która po wyschnięciu to ma dokładnie te same cechy co drewno. Tyle, że odnawialne, nie trzeba wycinać Puszczy Białowieskiej, tylko można tutaj po prostu pod Elblągiem sobie wysiać konopie. Ma to wszystkie cechy takiego lekkiego drewna, bardzo dużo powietrza w sobie ma. To jakby jakbyśmy przecięli pod mikroskopem, spojrzeli, to jest mnóstwo takich rurek z powietrzem. I główne zastosowanie tego na świecie to jest budowlanka. Czyli to się miesza z wapnem, z cementem, w zależności od tego, na jakim kontynencie jesteśmy. I to stanowi po prostu jednocześnie wypełnienie muru i izolację cieplną. Cieplną, akustyczną, generalnie rewelacja. To jest też ciekawe zastosowanie, to żeśmy sobie tak testowo sami zrobili. O, to są kamieni? To jest bloczek z paździerza konopnego. Czyli to jest paździerz konopna połączona z cementem. Wedle receptury radzieckiej, która jest dopuszczona do budowy domów na terenie Federacji Rosyjskiej, taki bloczek jest jednocześnie nośny, jednocześnie zerowęglowy, to znaczy cała emisja dwutlenku węgla, która powstała przy produkcji cementu, jest tutaj skasowana tym, co rośliny wyciągnęły z atmosfery i jednocześnie świetnie izoluje. To znaczy w tym domu, jakby miał okno, byłoby ciepło, tak jak gdyby było ocieplone styropianem, a jednocześnie dom oddycha. Także to jest też kierunek, którym mówię, my się nim nie zajmujemy z tego względu, że nie możemy być firmą zielarską, włókienniczą, budowlaną, meblarską, żywieniową, wszystkiego naraz. Nie? I tak robimy więcej niż zdrowy rozsądek podpowiada. Natomiast postawiliśmy to sobie sami dla siebie, żeby wiedzieć po prostu, że jest taka możliwość, żeby móc o tym mówić. I to jest też jedno z takich wolumenowych zastosowań konopi, gdzie jak tych hektarów będzie przybywać, no to nie wiem, czy ściółkowanie w ogrodzie wystarczy do zużycia całego tego paździerza, który będzie produkowany. Natomiast branża budowlana, no to jest wór bez dna, jeśli chodzi o chłonność materiału. I tyle. I to po prostu zastyga, więc ma nośność jak cement, a jest lekki jak paździerz. To znaczy ten bloczek w porównaniu do bloczka betonowego jest 4-5 razy lżejszy, a jednocześnie ma wystarczającą nośność, że nie potrzebuje żadnej dodatkowej szkieletu, struktury itd. Myśleliśmy swego czasu o tym, żeby uruchomić produkcję tego, bo sam chciałbym mieszkać w domu z takiego materiału, no ale po prostu ograniczenia czasowe, kapitałowe, wiedzowe, to wymaga zupełnie innej sieci dystrybucji, sieci zezwoleń, pozwoleń, kontaktów z budowlańcami. Po prostu za dużo. Jak wszystko naraz będę próbować robić, to nic nie skończymy. Okay. Ten paździerz jest sortowany na taką frakcję, która jest później pakowana w paczki po 12 kg. I w Europie najwięcej tego jest wykorzystywane albo na budownictwo, albo na ściółkowanie dla zwierząt. W Polsce się wyrobiło głównie zastosowanie ogrodnicze. Czyli to jest tak jak kora wysypywane gdzieś do utrzymania wilgoci, do zapobiegania ślimakom. Do utrzymania wilgoci na ślimaki super, a to jest mata, która na chwasty też pomaga. Czyli jeżeli nie chcesz kłaść plastiku w ogrodzie, to jest jakby z włókna, które się nie nadaje na przędzenie, czy tam gdzieś jakieś, które powstaje równolegle. Stuprocentowo włókno konopne jest po prostu igłowane do takiego filcu, takiej maty, która jest rozkładana ogrodniczo i też utrzymanie wilgoci, no bo wodę chłonie, nie przepuści dalej, zatrzyma ją w sobie i uniemożliwia odparowywanie tej wody, tak? A jednocześnie przez jakiś czas ma też działanie antychwastowe, czyli przykrywasz okolice roślinki. Jeżeli ktoś o ten ogród dba, to jest żyjący organizm i tak dalej, no to nie chce tam polipropylenu wprowadzać do tego ogrodu, tak? 6-7 ton z hektara tego rok w rok powstaje, to jest tak naprawdę więcej niż przyrost najszybciej rosnących drzew. Wiadomo, że 100-letni las, no to ma więcej tej celulozy, tego drewna na hektarze, ale on rósł 100 lat. Jakbyśmy policzyli nawet jakieś brzozy czy szybko rosnące drzewa, ile rok rocznie przyrasta, no to tu wygrywa pod każdym względem, tak bambus rośnie. I to jest mniej więcej 3/4 masy stanowi ten paździerz. Natomiast to, co nas interesuje, to jest włókno. To, co mam teraz w ręku, już tak odruchowo jakby rozdzielam na pojedyncze. Bardzo stara, klasyczna metoda polegała na tym, co właściwie robię teraz rękoma, czyli ręcznie się rozdzielało włókno od paździerzy. To się zostawiało albo gdzieś do rzeki, na przykład moja babcia ze swoją matką robiły to na terenie dzisiejszej Białorusi, więc to był popularny przemysł taki wiejski, chłopski w Polsce. To się gdzieś do rzeki nosiło, żeby to wymoczyć, bo tutaj jeszcze są takie kleje roślinne. Tego na kamerze nie zobaczysz, natomiast to jest w tej chwili już takie lekko klejące. I te kleje jak wyschną, to powodują ogromną sztywność, a nam tak naprawdę nie zależy na tej wielkiej wstędze, tylko na tym delikatnym czymś tutaj w środku. Więc my oczywiście nie robimy tego ręcznie, bo jakbym miał 38 milionów roślin tutaj ręcznie przerobić, to bym nic innego nie robił, nie? I raczej produkt końcowy byłby po prostu nieprzyzwoicie drogi. Więc te tradycyjne metody bardziej stały się inspiracją do tego, co można zrobić. My stosujemy tylko i wyłącznie przerób mechaniczny. Koledzy na przykład z Niderlandów w tej chwili wjeżdżają kombajnami za prawie 1 000 000 euro i ścinają to, tną to na odpowiednie kawałeczki, układają w ten. Ja nie robię nic,
i czekam do kwietnia, kiedy natura zrobi większość roboty za mnie. To znaczy, no w tej chwili ta roślina ma 70% wody, więc jeżeli chciałbym ją zawieźć na zakład, to muszę coś zrobić z tą wodą, muszę to wysuszyć w jakiś sposób. Ziemia metr poniżej poziomu morza, polski sierpień, wrzesień to nie są dokładnie najlepsze warunki do suszenia czegoś na polu, no bo a to deszczyk spadnie, a to wilgoć od ziemi mi naciągnie, a to rosa jakaś najdzie. Więc my zostawiamy rośliny do kwietnia i one zimują na polu w takiej pozycji. Oczywiście teraz jest ładnie, w marcu już nie jest ładnie, zostają liście, wszystkie opadną, to wszystko brązowieje. Kwiat, to co tam dojrzeje, to już na ziemię opadnie, zostają takie patyki po prostu suche, nie? Nie ma tutaj zbiorów jesiennych, siejemy w maju, zbieramy w kwietniu. 11 miesięcy rośliny na polu są, co jest też bardzo dobre dla gleby. Tutaj ona jest cały czas trzymana w ryzach przez system korzeniowy. My w to po prostu wjeżdżamy bardzo, bardzo prostą zgrabiarką, żeby to przewrócić, ułożyć wałek, zbieramy do balota i balot trafia na zakład. Zakład jest tak naprawdę 1000 metrów stąd, więc to też jest jakby realizacja takiej idei krótkich łańcuchów dostaw. I mniej więcej tego realizacją jest tutaj ta włókiennicza część kombinatu konopnego, żeby pokazać, że możemy wysiać sobie roślinki tutaj i zrobić z nich czapkę. To jakby czapka pochodzi z tego pola, nie? I w tym momencie masz pewny rodzaj samowystarczalności włókienniczej też, o której zupełnie zapominamy, że jako Europa mamy samowystarczalność żywieniową, mamy swoją politykę rolną, że nawet jeżeli cukier tańszy jest z Brazylii, to i tak robimy polski cukier, żeby być bezpieczny, nie? Mamy to samo z węglem. Tańszy jest węgiel z Australii, ale jednak chcemy mieć bezpieczeństwo energetyczne i ostatnio Władimir Władimirowicz nam pokazał, dlaczego jest tak istotne bezpieczeństwo energetyczne, a włókiennictwo dalej mamy całe oparte na Chinach. W Europie jedynym sposobem na zabezpieczenie sobie bezpieczeństwa tekstylnego są konopie. Konopie, len i wełna to są jedyne rzeczy, które można produkować, oprócz oczywiście syntetyków, tak? Natomiast żołnierz ubrany w poliester to nie do końca byłby żołnierz, który będzie myślał o czymśkolwiek innym niż o tym, że jest cały spocony i mu gorąco, nie? My w pewnym sensie, można powiedzieć, niczego nie wymyśliliśmy, tylko bierzemy technologie, które były i zostały z jakichś względów zarzucone, niekoniecznie uzasadnionych względów, no bo na przykład był lata powojenne, zachwyt syntetykami, tak? Nagle się pojawił poliester, poliestrowe bluzki, które łatwiej się, nie wiem, prasuje na przykład, albo nie trzeba prasować. No i wszyscy hura, wywalić te naturalne, beznadziejne. A później takie zdanie sobie sprawy, że nie, no jednak są pewne powody, żebyśmy zostali przy tych naturalnych materiałach. No i takie cykle społeczeństwo zatacza i to jest jeden z tych przykładów. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych, niekonwencjonalnych ludzi tu w Polsce. Jestem na Patronite, mam fanklub na YouTubie i też jestem na taki buycoffee.to, jeżeli ktoś chce wspierać moje działania, bo jestem niezależny, działam bez sponsorów, więc każdy pomoc jest bardzo doceniony. Maciek, super było. Dzięki za dzisiaj. Gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o Twoje działania? No przede wszystkim nasz kanał na Facebooku i na Instagramie. Kombinat Konopny, jak się wpisze, na pewno można dołączyć do 40 tysięcy osób, które nas tam obserwują. Staramy się codziennie pisać, pokazywać, co my robimy. Mam nadzieję, że podobało się oprowadzanie i podobało się również oglądającym. Jak ktoś ma niedosyt, to tam na bieżąco publikujemy zarówno o tym, czym są konopie, jak się je przetwarza, po co w ogóle, co można z nich zrobić i tak dalej. Dla osób zainteresowanych bardziej takim biznesowym podejściem, to na LinkedInie Maciej Kowalski. No nazwisko mam takie, że pewnie nas jest trochę na tym LinkedInie, ale znajdziecie. Tam piszę więcej o samym przetwórstwie, szczególnie w kierunku włókienniczym. A jeżeli ktoś po prostu chce się lepiej wyspać po obejrzeniu odcinka i ma dalej niedosyt i chciałby przyjąć tego, www.kombinatkonopny.pl, tam na sklepie nasz e-commerce. Jak najbardziej zapraszam i zapraszam Ciebie z kamerą za rok albo na wiosnę zobaczyć nasze postępy. No chętnie, chętnie. Dzięki Maciej. Chciałbym tu wrócić i zobaczyć, jak tego miejsce rozwija, bo robicie coś bardzo ciekawego. Więc no dzięki Maciej. Bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia.